Dobra, widzowie. Jest lipa. Słuchajcie. To już mówię na poważnie. Wyszedłem przed chwilą na dwór z psem na spacer. I tam była taka kartka. Nie wiem totalnie, o co chodzi z tą kartką, ale widzę na niej X-a i to raczej nie jest przypadek. W sensie nigdy to nie był przypadek, żebym ja miał jakąś kartkę czy coś, żeby coś... No jakby takie rzeczy się nie dzieją, wiecie, o co chodzi, nie? A tu jednak mimo wszystko tą kartkę mam i mega mi się to nie podoba. Więc domyślam się, że jest to jakaś wiadomość od X-a. Zanim ją przeczytam, bo nie chcę tego naprawdę, nie chcę tego czytać, to... Widzowie, proszę was bardzo o to, żebyście zostawili łapkę w górę i zasubskrybowali kanał, żeby być na bieżąco. Zapraszam was bardzo serdecznie na mój kanał Szczypson Plus, ponieważ tam wspominam o tym codziennie, ale jest to dla mnie bardzo ważne. Zachęcam was, żebyście tam wbili, ponieważ tam, jeżeli lubicie tutaj content, który jest na Palionowie, to tam również możecie zobaczyć Kidowice, gdzie sobie gramy fajnie z moim rodzeństwem i z Dawidem i z jego rodzeństwem, więc znaczy z moją siostrą, a z rodzeństwem Dawida. Dobra, w każdym razie. Wróćmy do tej kartki, bo to jest, kurczę, ważne. Ja nie umiem zebrać myśli, jest tak późno. Cały dzień po prostu pełno rzeczy robiłem i aż mi jest ciężko, nie? Ale dobra, odpakowuję to, otwieram to. Uwaga, zobaczymy, co jest w środku. Okej, widzę już napis. Dobra, będę czytał. Może ukryłeś się w Minecraft, ale nie ukryjesz się przede mną w prawdziwym życiu. Tyle? Ej, dobra, to jest całość? Dobra, on napisał tylko tyle? Poskładał kartkę i to wszystko? Dobra, jeszcze raz, czekajcie. No dobra, jakby szybka akcja, to jest bardzo krótki tekst. Może ukryłeś się w Minecraft, ale nie ukryjesz się przede mną w prawdziwym życiu. To jest cała informacja, to brzmi jak groźba, szczerze mówiąc. No ale... Kurczę, ja nie wiem, ja już mam dość tego, naprawdę. To, że on może mnie spotkać w prawdziwym życiu, że on wie, gdzie mieszkam. No faktycznie, no założyliśmy te okulary, które sprawiają, że on totalnie nie widzi, gdzie ja jestem. No jest to jakby dobra rzecz, nie? Tylko faktycznie, no ja nie mam takich okularów w prawdziwym życiu, no nie mam tutaj nawet pod ręką takich okularów, żebym, znaczy w ogóle jakichkolwiek okularów nie mam pod, chociaż nie, miałem tu gdzieś kiedyś jakieś okulary, o mam. Mam na przykład takie okulary, no czy te okulary wyglądają na okulary, które mogłyby powstrzymać X-a? Szczerze wątpię, ale zostawię sobie te okulary, ponieważ akurat, że tak powiem, powinienem ich używać przy komputerze. Dobra, słuchajcie, nie. Tak być nie może, dobra, jesteśmy w Minecrafcie, czyli tak jak codziennie jesteśmy w Minecrafcie. Tutaj jesteśmy bezpieczni, ponieważ aktualnie mamy te anti-X-y założeni. Nas nie widzi. Na całe szczęście X nie widzi moimi oczami w prawdziwym życiu. Wie, gdzie mieszkam, wie, co robię i tak dalej. Ma w jakiś sposób nade mną kontrolę i tutaj, że tak powiem, gdzieś się kręci. Całkiem możliwe, że przed moim oknem, dobrze, że mam zamknięte okno i w takim razie teraz może mnie nie słyszy. Ale w Minecrafcie nie ma nade mną kontroli i nie wie... Więc w Minecrafcie nie ma nade mną kontroli, ale o tym, co robię w prawdziwym życiu, prawdopodobnie wie. Co mi się oczywiście mega nie podoba, no ale nie mam za bardzo jak na to wpłynąć. Jedyne co, to ja, słuchajcie, ja powiem wam tak, ja pójdę z tą wiadomością dzisiaj do Dave'a. Muszę to mu pokazać, jeszcze raz wam to pokażę, jak ta kartka wygląda, tak to wygląda. Muszę mu to pokazać z tego powodu, że to może jakoś nam to pomoże, może on jakoś na to spojrzy świeżym okiem i tak dalej. Nie wiem, on ostatnio też z tym sercem coś mu się stało, ja już mam naprawdę dosyć, takie rzeczy się dzieją niefajne po prostu, no niefajne rzeczy się dzieją, nie chce mi się, żeby, no jak, nie wiem, co ma nawet powiedzieć o tym wszystkim. Po prostu nie podoba mi się to, jak to wygląda. Dobra, lecimy do Dave'a. Dobra, widzowie, lecę do Dave'a, muszę z nim o tym porozmawiać, pokażę mu ten list, no nie pokażę, mam go w prawdziwym życiu, ale przeczytam mu, o co w nim chodzi, jak to wygląda, może on jakoś spojrzy na to świeżym okiem, czy on jest... O, jest tutaj! Halo, Daveson! Halo! Halo! Czy ty... Co? O, dobra, nie, no ty masz dalej to serce, najgorzej! No mam! Stary, dobra, mam. Nie, czekaj, chodź, nie mieć? Chodź za mną. Musimy się skitrzeć gdzieś. Ej, dobra, tu jest otwarta skrzynka! Nie. Ja widzę otwartą skrzynkę! Teraz ją zamknąłeś! Nie. Ja widziałem otwartą skrzynkę! Nie, dobra, no to nie, jest taka skrzynka dla kurierów, no. Ja jestem nawiedzony, stary, ja jestem jakiś nawiedzony. Dobra, czekaj, chodź tu, skitrajmy się tu. Dobra, słuchaj, ogólnie powiem ci tak. Dostałem list od X-a w prawdziwym życiu. Mam przed sobą kartkę w tym momencie. Przeczytam ci, co mi napisał, okej? Okay? Dobra. Może ukryłeś się w Minecraft, ale nie ukryjesz się przede mną w prawdziwym życiu. I teraz słuchaj, bo ja nie wiem, czy ty wiesz, co ja znalazłem. Nie. Słuchaj, patrz. Ściągam głowę, widzisz to? Nie, no ty wiesz o tym, tak. Że ci pokazywałem. No widziałem to. No tak, przecież już wiesz. No to co mówisz, że nie wiesz? No bo ja nie wiedziałem, o co ci chodzi, no może dzisiaj coś znalazłeś. No to nie, no to znalazłem to i słuchaj, wychodzi na to, że te okulary faktycznie powstrzymują X-a i faktycznie on nie wie, co ja robię w tym momencie. Nie słyszy mnie, nie wie, co się dzieje i tak dalej. Co daje nam krok do przodu w tym momencie, ponieważ mogę coś robić w Minecrafcie w celu, żeby go powstrzymać, tak, że on nie wie, co my tak naprawdę robimy. To jest plus. Ale on dalej wie, co ja robię w prawdziwym życiu. Okej. Czyli plan jest teraz... Jaki? Co chcesz zrobić, stary, Filipie? Nie wiem, serio, nie mam pojęcia. Bo ja, jak widzisz, nie mam się kolorowo, no. No widzę, że nie masz się kolorowo, ale przychodzę do ciebie, byś mi może jakoś pomógł, nie? Jedyne, co mam ze sobą, to ten list i chęci. Okay. Chęci zmiany czegoś.
Słuchaj, no ja ostatnio na necie widziałem fajną rzecz. No, nie, no. Dobra, no może ci się nie spodoba ten pomysł. Ogólnie widziałem taką szybę, nie? No i no. Ta szyba podobno nie dość, że jest niezniszczalna, no to jest bardzo polecana, że wiesz, no, po prostu nie da się z niej wyjść. No jest po prostu niemożliwa. Okay. Jest tam używana w jakichś więźniach w Teksasie, no nie wiem o co chodzi, ale w każdym razie jest podobno mega mocna. No i ja bym to zamówił za całą kasę, którą mam, no byśmy się zbili na to, no i byśmy w tym zamknęli może X-a. Ale to ale mówisz w Minecrafcie czy w prawdziwym życiu? No w Minecrafcie, a gdzie? A okej, no dobra, no dobra, no w sumie to jest jakiś pomysł, tylko no w Minecrafcie mamy teraz nad nim kontrolę, nie? No bo jakby on nie widzi tego, co ja robię, nie? Pytanie, czy on czuje to, co ty robisz, jakby w sensie może nie widzi, bo to jest serce, ale ja nie wiem, jak to serce ma wpływ na niego, wiesz o co chodzi? Przez serce do żołądka! Przez żołądek do serca, tak się mówiło. No to byłem blisko. Bardzo. W każdym razie, ja bym to zrobił z tego iż względu, że ta szyba mi się bardzo podoba. Ja no dobra, ale a wiesz, gdzie kupisz taką szybę? Tak, na internecie, no. No dobra, no to może tak być. Czekaj, no to czekaj, to ja ci dam siano. Ile to kosztuje? 15 znaków zielonego, masz tyle? O kurczę, ile? No dobra, ale ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie no, stary, ale... ja nawet mam 15, na pewno mam, bo ja mam skrzynkę wypchaną tymi zielonymi. Dobra, czekaj, zaraz no, ci dam. Nic nie warto już. No tak to już inflacja już to zżarła. Dobra, czekaj, ile ty masz w takim razie? Ja no ja mam 6, no takie niepełne 6, no to... Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dobra, osiem, dziewięć. Sześć. Masz 6, czyli ja muszę ci dać 9. Ta. Masz. Masz, ja, jeżeli ty masz ma, tyle? Jeżeli ma to jakkolwiek powstrzymać X-a, to ogień. Ja jeszcze mam drugie 9. Ja, co? No. Ale łatwo, no to są dobra, kradzione to pieniądze, tak naprawdę, od taty hejtera. Ale no dobra. Ale nie ma już tyle czasu, że... Kurczę, nawet na to nie zwrócił uwagi, nie? No dobra, to co, czy będziesz to zamawiał? Ta, no. Chcesz zobaczyć proces? No, chcę zobaczyć proces zamawiania. Panie internecie, chcę zamówić szybę! Okej, nie, słuchaj, no to faktycznie, ciekawy. O, co widziałem dzisiaj! Ej, dobra, co tu się, dlaczego ty, kurczę, co tu się wyprawia? Halloween już nie ma. Gdzie? No te dynie tu wszędzie stoją. Ja przed oddalem mi ktoś dynie postawi. Gdzie ty jesteś? Aha, tu. Ta, w ogóle chodź na chwilę, bo ja ci też coś muszę pokazać. Ta dynia tutaj jakaś stoi, ktoś to postawił. Mhm. No i me się to nie podoba z tego względu, że mi to zasłania. Czekaj, ja rozwalam tę dynię, jak już widzę. Halo, mi się zasłania skończyło. Mi ten wgląd z mojego strychu na tamten piękny wieżowiec. I po prostu ta dynia mi zasłania widok. Ona jest pusta w środku. No wiadomo. Dobra, Dawidzie, słuchaj, to ty zamów te szyby. Zamów je, żeby wszystko było jakby gotowe i tak dalej. I może się zajmiemy potem tym. Ja pójdę, wiesz co, ja nie wiem, co ja pójdę zrobić nawet, szczerze mówiąc. Nie mam zielonego pojęcia, co ja mogę zrobić tak naprawdę. Więc ja pójdę i po prostu pójdę, wiesz, i będę siedział. No. Jak przyjdą też te, to chodź na kidowice sobie pogramy. Dobra, może tak być. Dobra, no to widzimy się na kidowicach. Trzymaj się, elo.